pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Różnie wyglądają ścieżki piłkarzy po zakończonych karierach. Jedni zostają dyrektorami sportowymi, prezesami, skautami, a jeszcze inni ekspertami telewizyjnymi. Zupełnie inną ścieżkę kariery obrał Waldemar Sobota, który został zawodnikiem futsalowego Dremanu Komprachcice. Szansa dla naszych piłkarzy. Waldemar Sobota już jest w polu karnym. Okazja na strzelenie gola. Sobota, słupek, gol! Polska prowadzi z Bośnią i Hercegowiną 1-0. W swoim debiucie gola zalicza Waldemar Sobota. Wiadomo, cała moja kariera była związana z piłką nożną i pewnie nie do końca myślałem o tym, że na koniec będzie mi dane zagrać futsal. Ale ja tą decyzję podjąłem świadomie. Świadomie zdecydowałem się na to, żeby występować na parkietach Fogo Futsal Ekstraklasy. Na pewno decyzji nie żałuję, bo można powiedzieć, że gram dobrze, osiągam indywidualne statystyki też bardzo dobre, więc jest to pewien sposób fajne zakończenie gdzieś tam przygody z piłką. Futsal pomógł obudzić nowego Waldemara Sobotę? Coś nowego tak naprawdę wydobyć? Ostatni sezon na zielonych boiskach był średnio udany. Tutaj poczułem znowu frajdę z tego, co robię. Spełniam się. Sam sobie udowodniłem, że potrafię także w innej dyscyplinie sobie poradzić i to gdzieś tam powoduje, że jest ok. Jak teraz patrzę na całą swoją karierę, to doceniam ją. Udało się zagrać w Ekstraklasie, mówię, kolejne szczeble, w Ekstraklasie, później w reprezentacji, zdobyłem Mistrzostwo Polski, wyjechałem do klubów zagranicznych, zagrałem w europejskich pucharach, więc naprawdę ja doceniam to, co zrobiłem. Pewnie można było trochę więcej wycisnąć, ale jestem zadowolony z tego, co się udało osiągnąć. Sobota! Sobota! Sam kiedyś grałem w futsal i pamiętam jeszcze Waldka z wspólnej rywalizacji, jeszcze nim to się futsalem nazywało, jako nastolatek. Rywalizowaliśmy w turniejach futsalowych. Waldek dopiero wtedy zaczynał swoją karierę na trawie. Po latach, kiedy nasz wspólny kolega powiedział mi, że może skontaktowalibyście z Waldkiem, bo on już nie będzie grał w Śląsku Wrocław. Na początku wydało mi się to dziwne, bo zawodnik, który tam był jedną z pierwszoplanowych postaci drużyny z Ekstraklasy, nie wierzyłem w to za bardzo. Stwierdziłem, że na pewno gdzieś będzie grał, jeżeli nie w Ekstraklasie, może w Odrze Opole, może w innym klubie, na pewno na brak ofert narzekał nie będzie. I po jakimś czasie, kiedy tego ruchu nie wykonałem, kolega znowu do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, no bo rozmawiałem z Waldkiem, nikt od was do niego nie dzwonił. I wtedy uwierzyłem, że to może być faktycznie coś na rzeczy, że Waldemar Sobota będzie chciał spróbować swoich sił w futsalu. Szczerze mówiąc, ja też zrobiłem to w głównej mierze dla ludzi związanych z moją okolicą, gdzie się wychowałem, gdzie się urodziłem. Przez lata grałem za granicą i później wróciłem do Wrocławia. I kolejnym takim celem było właśnie, żeby tym ludziom, którzy nie mieli możliwości, żeby dojeżdżać na spotkania oddalone o wiele gdzieś tam kilometrów od mojego miejsca zamieszkania, dać coś w zamian na koniec kariery. I tutaj takie, może w innej postaci, ale zawsze chętnie oni przyjeżdżają na moje mecze, bardzo licznie się gromadzą i dopingują. Wiele osób komentowało ten zabieg jako chwyt marketingowy, że my tu może chcemy podnieść popularność naszego klubu, ale ja wiedziałem, jak Waldemar Sobota prezentował się kiedyś na parkiecie, jak prezentował się na trawie i umiem dostrzec pewne inklinacje, które są w stanie spowodować, że ktoś na tej hali sobie poradzi, bo to jest zupełnie inna dyscyplina sportu. No na pewno budziło to wiele pytań w mojej głowie, jak będzie się zachowywał, jakie będą reakcje i też nie tylko moje i kolegów z drużyny, ale to jest bardzo pozytywny facet i naprawdę wszyscy możemy na niego liczyć, jest koleżeński, dobry humor ma i naprawdę jest mega pozytywnym gościem. Pamiętam jeden z swoich pierwszych treningów, gdzie ta piłka po prostu jest inna na hali i ona się inaczej odbija, więc też ja często... Znaczy zazwyczaj przyjmowałem na dużym boisku wewnętrzną częścią stopy, a tutaj zazwyczaj przyjmuje się podeszwą, tak? Więc to było takie pierwsze zderzenie i pierwsze uwagi, jakie dostałem od trenera, to też były to, żeby piłkę przyjmować podeszwą. Na początku było widać, że no jednak
czuć tą różnicę między boiskami trawiastymi a futsalem. Ale z czasem naprawdę szybko zaczął się rozwijać i złapał ten rytm. Zrobił naprawdę duże postępy, jest jedną z głównych postaci w naszej drużynie i najskuteczniejszym strzelcem. Jest liderem drużyny, jest wzorem, jest, można powiedzieć, najstarszym zawodnikiem w tej drużynie i nic tylko go naśladować. Gdy wielu pukało się w głowę, po 3 miesiącach odbierałem mnóstwo telefonów i mówili: Karol, no, śmialiśmy się z Was, ale tak naprawdę musimy oddać Wam honor, to jest świetny zawodnik, wspaniała osobowość i no, ja jestem dumny, że mamy takiego zawodnika w swoim składzie i oby Waldek był z nami jak najdłużej. Teraz pojawił się temat reprezentacji futsalu. Dla mnie zawsze marzeniem była gra w reprezentacji na dużym boisku, nie będę ukrywał. A jeżeli chodzi o reprezentację futsalu, nie wiem, czy to jest w ogóle realne. Szczerze mówiąc, wiele tym tematem się nie zajmuję. Podchodzę do tego bardzo spokojnie, ponieważ nie wiem, jak długo jeszcze przy futsalu zostanę, więc ten temat, na pewno do tego tematu podchodzę bardzo spokojnie. Nawet jeden występ z orzełkiem na piersi w reprezentacji futsalowej byłby taką klamrą spinającą całą moją dotychczasową karierę związaną z piłką. Nie ma co ukrywać. Fajnie by to wyglądało i świadczyłoby o tym, że ludzie nie tylko kojarzyliby mnie z tego, że dałem sobie radę w dyscyplinie piłka nożna, ale dałem sobie także radę w dyscyplinie futsal. To nie jest moja decyzja, czy powinien zagrać, ale myślę, że powinien dostać szansę zagrania w reprezentacji Polski, spróbować. Grał kiedyś na dużym boisku w reprezentacji Polski, także myślę, że na hali też by się dobrze odnalazł. Może być gwiazdą zespołu? Tutaj jest w Dremanie gwiazdą, także może być i w reprezentacji.